Szok i ogromny atak cybernetyczny na MON, a także na banki, na Ukrainie. Szok i No właśnie, w związku z tym Polska prowadza specjalny stan, stan alertu, praktycznie gotowości. Czy Polskę czeka też to zagrożenie, czy jest to tak naprawdę, no, przedsmak tego, że już wkrótce dojdzie do wybuchu wojny. Pierwsze co, to po prostu atak cybernetyczny na infrastrukturę na Ukrainie, a później atak fizyczny. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat więcej o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy rzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, media informują o tym, że hmm, praktycznie miał miejsce atak cybernetyczny, ale potężny atak cybernetyczny na Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy, a także na banki, banki państwowe, a także banki prywatne znajdujące się na terenie Ukrainy. No nie ma wątpliwości, że ma to na celu destabilizację sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, destabilizację sytuacji społecznej, która ma miejsce na terenie Ukrainy. No, nieprawdopodobna sytuacja. Pytanie też jest takie: czy Polska jest zagrożona, tak? Czy, bo to już praktycznie drugi atak, wcześniej miał miejsce atak na taki odpowiednik, jakby pacjent.gov.pl czy m Obywatel, taka aplikacja jak jest w Polsce, to tego odpowiednik praktycznie na Ukrainie. Teraz to miało miejsce: uderzenie, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, a także banki. Wyobraźcie sobie, tak, gdyby taki atak cybernetyczny miał miejsce w Polsce, no to wiadomo, że jeśli chodzi o banki, no to ludzie wyjdą na ulicę, tak? No bo na przykład bankomaty nie będą funkcjonować, banki będą pozamykane. Przecież potrzebujemy pieniędzy, żeby żyć, funkcjonować, potrzebujemy dokonywać płatności, przelewy, to by wprowadziło kompletny chaos w Polsce, tak? Tak sama sytuacja ma miejsce na Ukrainie. Nawet nie trzeba uderzać jakby w instytucje państwowe. Wystarczy, że sparaliżujesz banki, tak? E, prywatne i państwowe, no to już po prostu bu budzi to ogromne kontrowersje, no bo tak człowiek na przykład tak, no chce wypłacić pieniądze na czynsz, na opłaty, na jedzenie, nie może, bo bankomat nieczynny. E, chce skorzystać z banku, a bank po prostu nie przyjmuje klien klientów, bo się okazuje, że systemy nie funkcjonują, no to przecież nie będą prowadzić rejestrów zeszycie, ani liczyć pieniędzy na liczydłach, tak? Wszystko jest dzisiaj oparte o komputery. Oczywiście, pierwsza informacja pojawiła się taka, że to może być atak ze strony właśnie Federacji Rosyjskiej atak hakerski, niewątpliwie no wszystko na to wskazuje tak, aczkolwiek nie ma tego ostatecznego potwierdzenia pamiętajmy o tym, że na całej tej sytuacji mogą też w, tę, w całą tą sytuację włączyć się inne działania, inni hakerzy też z innych rejonów świata to nie jest powiedziane, że od razu musi to być atak ze strony Federacji Rosyjskiej jest to na jakby najłatwiejsza narracja, która ma miejsce teraz, tak? jeśli chodzi o media Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że mnie troszeczkę dziwi jakby w całej tej sytuacji, że to już jest praktycznie drugi atak, gdzie media od razu krzyknęły, że to miało miejsce ze strony rosyjskiej. Gdyby na przykład strona rosyjska coś takiego zrobiła, to musiałoby być to poprzedzone działaniami militarnymi, czyli na przykład atak akerski ma miejsce w poniedziałek, a w środę czy w piątek ma miejsce atak fizyczny na dane państwo. Natomiast dziwne jest to, że to już ma miejsce drugi praktycznie taki atak, tak? Może to jest dzieło tak naprawdę sabotażu zupełnie innego, z zupełnie innego państwa na świecie. Aczkolwiek no, jak na razie wszystko wskazuje, że to jest ze strony Federacji Rosyjskiej. Tak czy owak, tak? czy to było ze strony Rosji taki atak hakerów, czy też jest innego rejona świata, no to to praktycznie powoduje, że destabilizację w kraju, destabilizację społeczną i tak ta, ta atmosfera w, na Ukrainie jest teraz nerwowa, napięta, a no, to nie poprawia całej tej sytuacji zresztą jest to bardzo newralgiczne, bo okej, okay, jeszcze w Polsce, tak, mamy na przykład tą aplikację M-Obywatel, trzymamy tego pacjenta tak, gdyby to nie funkcjonowało, no jest to duża strata, nie ma co się oszukiwać, więc jest to potężne uderzenie, natomiast to byłaby kompletna katastrofa, jeśli chodzi o uderzenie tutaj z sektora bankowego, no bo to po prostu no jest kompletny paraliż, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, kompletny po prostu paraliż, no tak powiedziałem, w związku z Całą tą sytuacją polski rząd wprowadził specjalny alert, tam jest chyba 3 stopnie czy 4 stopnie. Zresztą w, w jednym z filmików tłumaczyłem dokładnie, na czym to polega. E, taki alert i alert, e, tam e, praktycznie y, tutaj zagrożenia, jeśli chodzi o infrastrukturę informatyczną, o, jeśli chodzi o cyber. A tak? No wiadomo, że Polska w żaden sposób nie jest przygotowana, absolutnie po prostu jesteśmy praktycznie tutaj nie mamy silni, tak? Oczywiście mamy pewne zabezpieczenia, systemy i tak dalej. Teraz słyszałem, że został powołany specjalna jednostka, wojskie tak, cyber, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Natomiast no nie mamy jakiejkolwiek szans prostej przyczyny, ponieważ żeby tutaj mieć szansę, jeśli chodzi o obronę, trzeba było płacić informatykom, specjalistom, programistom potężne pieniądze sowite. Natomiast mało kto przyjdzie praktycznie tutaj do armii pracować na etacie w armii, ktoś, kto ma doświadczenie, umiejętności, bo to się nie da tego nauczyć, jakby jeśli chodzi o studia, tak, to są umiejętności, które trzeba po prostu mieć w sobie, w, w, samemu praktycznie rozwijać tą pasję, talent, siedzieć po godzinach, to nie jest medycyna, to nie jest prawo, gdzie wykujesz praktycznie książkę, kodeksy czy choroby i będziesz po prostu lekarzem czy prawnikiem, tutaj jest zupełnie inna sytuacja, Natomiast, no, e, niewątpliwie tutaj Polska, przynajmniej politycy, e, tak, chwalą się tym, że coś robią w tym kierunku. Zobaczymy, czy rzeczywiście to e, cokolwiek po prostu pomoże. No, e, coraz gorzej się dzieje się od naszych sąsiadów. E, tak powiedziałem, e, no przecież są informacje na temat tego, że Rosja może w każdej chwili uderzyć Ukrainę. Może to mieć miejsce w lutym. Że to może mieć mie miejsce jeszcze podczas Olimpiady. E, co ciekawe, praktycznie ten atak cybernetyczny, czy tak, ten atak hakerski, miało miejsce na 24 godziny, czy bodajże 48 godzin, kiedy to strona amerykańska mówiła o tym, że może, w, może po prostu dojść do ataku inwazji fizycznej, tak? Czyli no, wiele osób jakby to odczytywało, że to może być zapowiedź realnego konfliktu tego, że może dojść do ataku fizycznego. Oby taki atak nie miał miejsca, oby też Polska nie ucierpiała, jeśli chodzi o te systemy, tak, żeby na, na nas po prostu nie spadł taki atak, bo to byłaby kompletna katastrofa, kompletna klęska. Natomiast no, rzeczywiście dzisiaj jednym z zagrożeń jest oczywiście to jest zagrożenie się chodzi o atak hakerów, cyberbezpieczeństwo, bo wszystko dzisiaj praktycznie jest sterowane przez komputery. Strona rosyjska na przykład ma tą przewagę, czy amerykańska mają tą przewagę, że oni jak łapią hakera, to oni go nie skazują na karę i wpakują do więzienia. Oczywiście bardzo często to ma miejsce, tylko tych najlepszych praktycznie hakerów oni proponują układ, tak, albo przechodzisz na naszą stronę, czyli będziesz po prostu współpracował dla rządu, myślmy jaką? PM, i tak dalej, albo nie zgadzasz się na to idziesz do paki. No i najczęściej ci hakerzy wybierają po prostu współpracę tutaj jeśli chodzi o strony, jeśli chodzi po prostu o rząd, tak? Jeśli chodzi o, znaczy rząd po prostu też jest źle powiedziane jakby e, agencje wywiadowcze, tak? E, oni pracują praktycznie dla tych agencji wywiadowczych, bo ich talent, ich umiejętności są nie do przecenienia, tak? Oczywiście one są wykorzystywane w złym, mogą być w złym po prostu charakterze, natomiast no dzisiaj moim zdaniem to jest bardzo duże zagrożenie, tak samo jak po prostu zagrożenie... Zobaczmy sobie taki atak tak, hmm, hipotetyczny, czy na terenie Ukrainy, czy na terenie Polski. Mamy na przykład kolej, gdzie na, na kolei praktycznie dużo rzeczy jest sterowanych przez komputery. Oczywiście dalej są dróżniczki, drużnicy i tak dalej, rogatki, no, ale wyobraźmy sobie, że na przykład dzisiaj hmm, przyjmuje ktoś po prostu kontrolę, jakaś grupa hakerów nad koleją w Polsce tak? i wszystkim włącza zielone światło, pociągi wpadają na jeden, na drugiego, na siebie. Tak samo tutaj na przykład mają wpływ na, na sygnalizację w miastach, no, to jest kompletna katastrofa, kompletna trago, tragedia, tak? Do tego jeszcze na przykład atak na instytucje państwowe, aplikacje y, pacjenta, tak? gdzie nie można sprawdzić historii choroby, gdzie y, nie ma na przykład skierowań do szpitala, czy po prostu skierowań do przychodni, nie ma y, tutaj y, kodów, jeśli chodzi o receptę e receptę. Nie ma na przykład tutaj dostępu, jeśli chodzi o banki, no to jest kompletny paraliż, tak, to może doprowadzić do tego, że wtedy ludzie wyjdą na ulicę, e, bez względu na jaką władzę będzie rządzić, tak, może być na, nawet najlepsza władza, którą po prostu wszyscy będą kochać, lubić i tak dalej, w momencie, jeżeli to będzie sparaliżowane, to ludzie no, nie będą mogli na przykład zrobić wypłaty, nie będą mogli zapłacić za czynsz, zrobić zakupów i wyjdą na ulicę, tak. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy rzeczywiście jest to dziełem, praktycznie strony ukraińskiej, czy może jest to sabotaż ze strony innego państwa, czy jest to zapowiedź konfliktu, wybuchu, wojny, tak, to co może mieć miejsce, bo tutaj ten atak miał miejsce na strony Ministerstwa Obrony Narodowej, a także na strony banków, tak, banków. Oczywiście, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest dokuczliwe, jeśli chodzi o wojskowych i polityków rządzących. Natomiast czyli tutaj był jakby atak z dwóch stron: taki, który uderza w rządzących w polityków i taki, który uderza po prostu zwykłego, przeciętnego obywatela. Tak no wiadomo, że ci politycy też są obywatelami, ale jest to po prostu dokuczliwe na dwóch poziomach. Tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę dzwona, no dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No i piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Czy taki scenariusz mógłby mieć miejsce, czy może on mieć miejsce także w kontekście Polski? E, bo to też jest duże niebezpieczeństwo i na, na ile Polska jest bezpieczna, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!